Witam w piątek 6 września 2024 roku. Pokazuję cały swój trening barków w przygotowaniach do Mistrzostw Polski juniorów i weteranów. Jak już mówiłem wcześniej, zmienił się kalendarz. To znaczy, Mistrzostwa Polski zostały przesunięte na wcześniejszy termin, na 18-19 października. W tym czasie miały być wcześniej Mistrzostwa Polski dzieci w fitness. A Mistrzostwa Dzieci zostały przesunięte na 20 października. I one się odbywają w tym samym miejscu, w Gorzowie Wielkopolskim. To wyciskanie robię na ciężarze 38 kg. Z taką techniką, jak widać, i na maksymalną ilość powtórzeń. Moim celem jest zdobycie większej masy mięśniowej i równocześnie utrata podskórnej tkanki tłuszczowej. Wydaje mi się, że od czasów zawodów w Helu ta tkanka tłuszczowa trochę mi maleje. Popijam wodę zmieszaną
z resztkami malin pozostałymi po wyrobię soku z malinowego w takim sokowniku parowym. Są to maliny z zeszłego roku. Pytano się mnie, jak robię coś w rodzaju dżemu z wytłoczyn winogron, z których wytłaczam sok. No a te wytłoczyny potem wrzucam do garnka, stawiam na gaz, dodaję trochę cukru i robi się z tego taka półpłynna masa. Nie odparowuję tego, wkładam do słoików, jak to jest jeszcze gorące, po prostu już potem nie pasteryzuję i wstawiam do piwnicy. Koniec tego wyciskania żołnierskiego, niby żołnierskiego. Robię te wznosy trochę inaczej, według wskazówek jednego z youtuberów o dużej oglądalności, nazwiska nie pamiętam. Chodzi o to, że małe palce są skierowane ku górze, a ramiona są bardziej wysunięte do przodu, a nie całkowicie w bok. Takie wykonanie ma bardziej angażować tutaj tą boczną część.
Nie wiem, ile tych serii było. 4 czy 5? Chyba 4. I tak jak już kiedyś mówiłem, chwila zawahania i ma się dosyć. Przeniesiemy stanowisko filmowania. Nowe ćwiczenie. Ciężar niewielki, ale dla mnie wystarczający. Zmienię ustawienie. I troszeczkę. Ciekawe. Thank you.
No i chce mi się pić. Dolatuje mnie zapach omasty do pieruszków przy smażanej cebuli. Żona sobie szykuje obiadek. Trochę inny uchwyt. Małe różnice robią czasami duże zmiany. Niby tak samo, a jednak trochę inaczej.
i zapomniałem, jak to było. Dzisiaj przeczytałem komentarz do jednego z filmików. Wszystko spoko, ale czemu ten facet trenuje w gaciach? Czy chce coś pokazać? Tak, chcę pokazać, jak pracują mięśnie. Czy chcę pokazać, jak pracują moje mięśnie i na ile są widoczne. I to będzie koniec mojego treningu warków.
papa. Zrobię później jeszcze trening bicepsa z tricepsem.